No, tegoroczne preselekcje były no, niezwykle trudne, tak naprawdę, w takim znaczeniu, że konkurencja po prostu była niezwykła. No, Edyta Górniak, Margaret, Natalia Schroeder to są nazwiska, które są topowe w Polsce i tak naprawdę no, nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że jadę. Bardzo, bardzo miło jest mi, że Polska wybrała mnie jako swojego reprezentanta i mam nadzieję, że będę godnie was reprezentował. Michał, a co ta piosenka osobiście znaczy dla ciebie? Ten numer pokazuje, że w życiu nie warto się poddawać. Jakby cały czas musimy walczyć o swoją przyszłość i no jadę na Eurowizję, no po prostu nie, coś niewiarygodnego. Jakie masz oczekiwania w stosunku do występu w Sztokholmie? Jakie mam oczekiwania? Moje oczekiwania są takie, że ten numer, który przedstawię teraz, nie będzie odbiegał, jako wykonawca nie będę odbiegał po prostu od reszty. Nie mogę mieć wielkich oczekiwań do tego, co mnie spotka tam, dlatego że dopiero tam będę mógł ocenić sytuację. Mam nadzieję wykorzystać ten sukces, który teraz osiągnąłem w pełni. Konkurs Eurowizji to największy na świecie konkurs piosenki, o którym marzyłem od dziecka i nie mogę uwierzyć w to, że po prostu będę mógł naprawdę stanąć w szranki z ludźmi z całej Europy. To jest coś niezwykłego. Tell me black or white, what color is your life?